Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, ponownie, Maget witam Was w kolejnym materiale, takim troszeczkę pogadankowym. Dzisiaj, mówimy sobie, co nam tutaj wprowadza nowa aktualizacja, czyli 093. No i na początek, mamy dosyć leciutko. Zaczynamy sobie od wprowadzenia reszty okrętów z drzewka, okrętów paneuropejskich, czy tam paneuropejskich historii. Z czym większość z nich to okręty szwedzkie, także. Pan szwedzki, możemy powiedzieć, drzewko, ale tak, ci, którzy mają dziewiątkę, to szybko sobie przeskoczą do dychy. Ci, którzy nie mają nic, no to mogą sobie zaczynać od, od dwójki grindowanko i jechać powoli w górę. Więc. Y szybkie torpedy o dalekim zasięgu lub bardzo wąskim stożku. Hmm. ale wiemy, czym się okręty się charakteryzują, już pływają jakiś czas w owsi, także wiemy, czego się po nich spodziewać. Szybkie torpedy mają demađu. Brak dymu, mocna pelotka, dosyć przyzwoite działa raczej do obrony, bo to jest tylko 4 rury w większości, ale nie jest to najgorszy okręt do torpedowania. Na pewno będzie dużo prościej torpedować ze względu na prędkość torped, ale nie będziemy na nich robić dużego damage'u. Także, tak, może dla przyjemności można potorpedować, ale raczej efektywności to z tego nie będzie. Wchodzi na moi drodzy nowa kampania, na której zrobienie będziemy mieli 6 miesięcy. I za wypełnienie ich, zadań tej kampanii dostaniemy sobie polskiego kapitana Jerzego Świlskiego, który ma następujące talenty: Ekspert przeładowania torped. Skraca nam przeładowanie torped o 5% za każde 8 trafień torpedami w okręty. Można aktywować wielokrotnie, więc. no. Powiem szczerze, że mi się nie zdarza wiele takich bitew, gdzie tych torped naprawdę tak napakuje dużo, no ale zawsze coś. Ekspert celowania dział przeciwlotniczych po zestrzeleniu 20 samolotów zwiększa nam uszkodzenia 10%. No jeżeli trafi nam się kupie lotnisko, no to nastrzelamy tych samolotów, ale jeżeli ktoś będzie wiedział czym się charakteryzują te dedeki, no to za mocno nie będzie do nas podlatywał i sobie tego talentu za mocno też nie poużywamy. I dalej. Bitwy losowe, co się pozmieniało, to sobie zaraz zobaczymy. Tutaj mamy również w zbrojowni dostępne zestawy. Widzicie, że każdy z tych zestawów kosztuje 500 dublonów. Tych zestawów jest 6, 12, 18, 24. No jest tego sporo. Jakby to zliczył, no to trochę tych dublonów by trzeba wydać, żeby dostać tego kapitana. Świrskiego dostaniemy z 14 punktami, jeżeli nam się poszczęści. Lub dostaniemy Brzęczyszczykiewicza z 10 punktami. Ale jeżeli mamy Świrskiego, to dostaniemy za niego 7500 dubli. Przy czym otwieranie, no, załóżmy, że trafi nam się w ostatnim zestawie, no to wydamy masę dublonów i dostaniemy 7500 zwrotu. Trochę nieopłacalny interes, także lepiej sobie zrobić kampanię. Dostawy codzienne to jakieś tam, no widzicie, 100-200 tysięcy kredytów, 9 kamuflaży i 100 dublonów. Także no, no za samologowanie dobre i tyle. No i tak, bitwy klanowe wchodzą, moi drodzy, kolejny sezon. Tym razem będzie to 7x7 7, okręty 10 poziomu dowolnego typu, czyli mamy lotniskowce moi drodzy. Z tym, że mamy albo lotniskowiec, albo pancernik w drużynie, nie ma i tego, i tego. Do 11 tysięcy stali, także tutaj ta wartość się nie zmienia. Ziemia ognista, północ, wody, północy, no widać wszystko. Także no, no, dla klanów, które lubią się w rozgrywkach klanowych, zawsze jakaś, te, jakaś to nowość. Staram się swoich chłopaków trochę zmobilizować, żebyśmy sobie pograli troszeczkę też te, te klanówki. No bo wiadomo, z lotnią będzie trochę ciekawiej, nie będzie takiej kampy. Może będzie coś fajnego się działo. Oczywiście, będzie to tak tam turystycznie. Co dalej? Sprint rankingowy, moi drodzy. Format 12x12 12, okręty 9-10 poziomu. Także no trochę daleko temu od z, z głównego założenia sprintu, czyli sprint rankingowy to miał być taki. Takie rankety dla nowych graczy. No, nie wiem, czy nowi gracze są na 90. tierze, no ale no, jedyna zmiana, która będzie różniła ten tryb od zwykłych randomów, to jest to, że będzie to wyścig zbrojeń. Także, moi drodzy, ja sobie chyba kilka bitew spróbuję zagrać. No, odpisałem mu tym, o tym u Domina. Tutaj teraz fajne rzeczy. Fajne rzeczy, moi drodzy. Otóż zostaje zniesiony limit sygnałów, które możemy założyć na okręcie. Nadal będzie to 8 sygnałów, jeżeli chodzi to o sygnały tutaj yy, te wpływające na efektywność okrętu w walce, ale będziemy mogli założyć sobie wszystkie ekonomiczne i wszystkie smocze do tego. Nie musimy mieć tylko 8 wyłącznie, możemy założyć wszystko co chcemy. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że 8 zakładamy tych tutaj, tych bojowych, o właśnie bojowe, to mi się zapomniałem słowa, bojowych sygnałów, a te możemy założyć wszystkie jakie mamy i te również. Także będzie można klepać niesamowite ilości EXPA i wolnego EXPA na bitwę, kredytów również także, no dla mnie plus, bo zawsze trzeba było z czegoś rezygnować. Drzewko technologiczne zawiera teraz dymki objaśniające cechy grupy okrętów w każdej gałęzi. Dla początkujących ok, każdy kto już trochę gra to będzie wiedział o co chodzi ulepszenie systemu dobierania drużyn no tutaj widzicie, że troszeczkę się zmieni format tych drużyn jeśli jesteśmy ósemką już zostajemy rzuceni na przykład na dychy troszeczkę inaczej to wygląda ale to już to jest akurat niezbyt istotna kwestia moi drodzy, najważniejsze chyba w tym patchu to jest to że tak jak kiedyś Wargaming zaproponował nam Naval Training Center to teraz mamy to w zbrojowni pod przykrywką agencji badawczej i teraz tak, ze zbrojowni znikają następujące okręty, tu się trochę pozmienia. Znika Żambart, nieustraszony, Flint Black, Smoleńsk. Żambart zniknie również ze sklepu premium, także to, tego okrętu już nie, nie nabędziecie, ale dojdzie nam Marso, będzie dostępny za, za wągiel, 236 tysięcy jednostek wągla. Do, dojdzie Ashan i Marblehead za węgiel, 34 i 40 odpowiednio tysięcy. No i tak, czy Marso warto brać? Jeżeli ktoś lubi styl gry chabarowskim lub Kleberem, to warto. Jeżeli nie lubi, to nie bierzcie. Także krótka opinia. Myślę, że dosyć i na temat. Mamy tutaj cztery wieże z Kolberta, także demenc tych pocisków nie jest duży, penetracji też będzie mało, ale możemy trochę podpalać. Okręt jest Piekielnie szybki, także ciężko go trafić. Ma przyzwoitą pelotkę. Torpedy, w zależności od konfiguracji, możemy mieć nieco dłuższe niż zasięg spota, ale w mojej konfiguracji były one krótsze, także bardzo rzadko używane. Ale wytankować na nim 2 miliony to nie był żaden problem, bo jak się w dobrym miejscu znaleźliśmy na mapie, no to można było szybko ten damage wytankować i tymczasem klepać sobie obrażenia. Pod koniec kwietnia Orkan stanie się dostępny za dublonym zbrojowni. Okręt, którego ja bym osobiście nikomu nie polecał. Jest średni, dostał jeszcze nerfa do tego, co było w pierwszej wersji. Także wygrywalność nie jest jakaś fenomenalna. To jest okręt do polowania na Dedeki, przy czym no. Z mu wygrywalność, więc widać go z większej odległości. Ma radar, ale ma tylko jedno wyrzutnie torped, także jeżeli nie ma DD-ków, na które możemy polować, no to jest, robimy się okrętem takim torpedowym na półgwistka, no bo mamy tylko jedno wyrzutnie. No i to do tego europejskie torpedy, więc mamy ich, nie pamiętam czy 4 czy 5 w wyrzutni, ale one zadają maksymalnie 10 800 punktów obrażeń na, 10, na tym tierze, przy czym 10800 to jest maksymalne, a dochodzą do tego wszystkie tam. Zmiany, ochrona przeciwtorpedowa i takie rzeczy. Także faktycznie mogą nam wchodzić torpedy po 5-6 tysięcy. Także no dobra salwa z pepanców robi więcej, ale wspomniałem o agencji badawczej. moi drodzy, teraz unikalne ulepszenia nie będą już dostępne za grindowanie ich na danym okręcie. Przy czym ja uważam, że to było dużo lepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś na przykład lubi montanę, gra na niej dużo, no to w nagrodę dostaje sobie unikalne ulepszenie. W tej chwili no, no to nie powiem, że się nie robi pay to win, bo jeżeli zapłacimy, to możemy to mieć z miejsca, jeżeli mamy wolnego expat na przetopienie. Robimy sobie agencję badawczą. Restartujemy drzewko i za 19200 punktów mamy yy, ulepszenie gotowe. Także nie musimy grać na okręcie, na które to ulepszenie trafi. Tylko po prostu restartujemy linię, jak mamy hajs no to walimy Dublony, przetapiamy i mamy legendarkę z miejsca. Nie musimy grać tym okrętem i warto zauważyć zamierzamy zmienić unikalną lepszenia w wersji 0.9.5 także to może wywrócić wszystko do gór nogami pytanie jakie to będą zmiany to warto prześledzić i czekać na informacje na ten temat także według mnie oczywiście można grindować każde drzewko jeszcze raz bez użycia pieniędzy tylko z tymi zasobami, które mamy na koncie za darmo ale no każdy kto będzie chciał to zrobić szybko będzie raczej te pieniążki sobie tutaj przetapiał, żeby mieć punkty badawcze szybciej. Czy to jest dobre rozwiązanie? Moim zdaniem zdecydowanie nie. No i pytanie właśnie, jak zostaną te moduły zmienione? No i to w zasadzie tyle, co chciałbym wam tutaj opowiedzieć o tym najważniejszych rzeczy. Inne zmiany w wrunowazze rozgrywki. Zobaczmy sobie jeszcze szybciutko. Aurora Valkyria Orion Hawkins, Atlanta. Główne przeładowanie działa. Przeładowanie dział głównej artylerii 4.9 do 4.8, także 1 10 sekundy na atlancie dostajemy buffa do reloadu. Daring, czas przeładowania głównej artylerii wydłużony o 1 również i torpedy wydłużone o 2 sekundy, także daring dostaje po dupie. Hakuryu, maksymalny damage na rakietach z 3.350 na 3.250 i szansa na zniecenie pożaru rakietami z 15 na 14, także rakietowce dostają po dupie. Kolbert dostaje buffa też niewielkiego, ale jednak o 1 sekundy. Ale tutaj mamy kolejny już duży buff, bo tutaj liczba punktów wytrzymałości przywracanych przez grupę naprawczą została zwiększona z 0,5% do 0,66 maksymalnych PW na sekundę. To jest istotna różnica. Co dalej? Z istotnych rzeczy radziecki pancernik Kreml. Yy, Zmniejszono mu pelotkę. Liczba eksplozji stanowi zmniejszona z 8, 10 do 9, także to nieistotne. Oszkodzenia no, w obrębie. No, tylko pelotka jest nerfiona. Nie jest nerfiona jego wytrzyma wytrzymałość i zdolność do zadawania obrażeń. Lotnictwo. Zasięg wykrywania przez wszystkie samoloty został zmniejszony z 18 do 17. No i to tyle, moi drodzy. Nowa zawartość. Co teraz wejdzie? A, o ale, aha, jeszcze tak informacyjnie, powiem Wam, że od tej pory, już po zakończeniu testów radzieckich krążowników, nie będziemy mogli jako ceceki, czy tam cecekowie, jak tam, jak zwał, tak zwał, jako kontrybutorzy, pokazywać Wam, moi drodzy, okrętów w wersjach testowych będziemy mogli o nich mówić dopiero jak zostanie zniesione embargo, czyli określona data i od, dopiero od tej daty możemy o nich mówić, więc zapewne będzie to gdzieś w okolicach premiery tych okrętów i w momencie kiedy już nic się nie da zmienić także możemy je testować, możemy sobie na nich grać ale nie możemy Wam ich pokazywać nie możemy o nich mówić, także yy, no, tracimy trochę Wasz głos w sprawie tych okrętów trochę szkoda, jak dla mnie no ale niestety operacje i inne zmiany, to no to już nie będziemy się zagłębiać aż w takie rzeczy, także widzicie co tutaj się szykuje. Głównie ta agencja badawcza i to, że będziemy mogli kupować legendarki wykorzystując normalne pieniążki, a nie czas w grze i poświęcenie i granie, robienie bitew, wyników. Tylko pieniądze, żeby zdobyć sobie legendarne moduły. To mnie chyba boli najbardziej w tym wszystkim co teraz tutaj wchodzi. Bo to drzewko paneuropejskie, no takie jest, no nieszkodliwe, ale fajne. Można potorpedować i przyjemnie się torpeduje, bo sporo tych torped wchodzi ale demainu z tego do dużego nie będzie, także daszka na koniec moi drodzy, no i koniec pogadanki, także do usłyszenia, cześć i na razie.